Cześć, witam wszystkich. Chciałem dzisiaj zaprezentować nasz traktor 1204. No, na naklejce jest 1224, ale w dokumentach jest 1204. Szóstka turbo. Koła z przodu 14,9,24. Z tyłu 18,4 na 34 i agregat SN300 Agromasza na talerzówce. Zwałem Packera był, jest teraz zwałem rurowym. Zwałem rurowym, bo Packer już mi miał dość dożarte i wymieniłem go na rurowy. I jest o wiele lepiej. Nie ma, teraz widzę, że do talerzówki z takim czymś zależy też jaką kto ma ziemię. Bo tak jak na nasze ziemię, nasze są ziemie takie lżejsze. Lżejsze, powiedzmy czwartej, mało co jest. Są gliny. Gliny też są, ale gliny są takie, powiedzmy, lekkie. Nie są takie tłuste gliny. I piaski też są, piąta, szósta klasa, czwartej bardzo mało, piąta, szósta klasa. I wał Packer na piaskach potrafi się zakleić, nie zakleić, też zakleić, ale zapycha się pomiędzy talerzami, a wałem robi się taka górka. I wał wtedy staje. Na glinie on się obklei. Teraz jest po deszczach. Nie jest po deszczach. Obkleja się strasznie. Mokrą ziemią. I przez to te skrobaki nie dają rady. I się obkleja, staje, zatrzymuje się. Na Packer, na suchy czas też na piaskach to samo. Na glinie ładnie glinę rozbija. To jest zaleta. Zaleta jednego Packera, że na glinach dobrze rozbija bryłki. No i w bezorce, jakby bezorkowo chciał robić, Packer też jest dobry. Nie wiem, jeszcze nie próbowałem na tym rurowym bezorkowo jechać. Packer za to dobrze robi. Packer wszystko wciśnie ładnie. Kula się wtedy, bo jest ta słoma, jakieś tam resztki pożniwne. Po tych on się tam trzymie, tak jakby taki się trzymie na wysokości, nie garnie tego tak przodem. Ale po piasku, w piasek się wjedzie w słabą, w lekką ziemię, to się zaczyna też pchać. A rurowy zauważyłem, czy glina, czy piach, wszędzie idzie tak samo, nie zapycha się, nie zdarzyło mi się jeszcze, bo mamy jeszcze agregat łapkowy. Tutaj z przodu SN300 łapkowy, bierny, dwa rzędy łapek i zmieniam ten wał, przekładam do tego łapkowego albo przekładam go tutaj. Co jeszcze? Wał rurowy, no to już mówiłem, jakie zalety jeszcze. Co jeszcze? Zrobiłem tu takie wzmocnienia pręty. Tu od brzegu, tam na środek, na drugą stronę. Tu może z tej strony widać, jak to jest zrobione. Takie pajęczyny w środku. Tak dla pewności, żeby mi się nie zgiął na kamieniach, bo u nas też kamieni jest trochę. I talerzowy siewnik, talerzowy kółkami kopiącymi. U mnie nie ma problemu z obklejaniem się talerzy, czy ten. Tu są czyste talerze. Tu są z wierzchu takie trochę obklejone, bo taki mokry czas teraz jest, siejemy. To się obkleiło troszkę, ale nie jest źle. Bo u Perkins, u niego on ma ciężkie ziemię. I tam u niego to się obkleja i zboże wyrzuca do góry.
tutaj na naszych ziemiach tak nie jest źle. Jak to mówią, bywało gorzej, a chwalili. Wysiew, wysiew. Wysiew w katalogu pisze 12,8 obrota. Czy 12,4. Ja kręcę po konsultacjach z parogospodarzami. Tak jak Perkins i z kimś jeszcze tam pisałem, że 13,5 obrota w tu korbą, wtedy wychodzi wysiew tak jak powinien wyjść, no i wychodzi. Co tutaj mogę jeszcze wspomnieć w mojej szóstce? Szóstka tu jest podnośnik wzmocniony, zmienione są tutaj siłowniki, te to pionowe, górne. Jeden, tak jak i drugi. Obydwa są zmienione. I tutaj przewiercona jest dziura. Oryginalnie jest ta tu dziura. I tu ta. Ja przewierciłem jeszcze tu jedną dziurę. I tu w tym mamy podnośnik założony. O, tu z tej strony będzie widać może. Tu mam odciąg założony, nie tak jak jest oryginalnie, że odciąg trzymie razem tu z bolcem, z ciągłem górnym. Mam tu osobno przykręcone. Tu ta dziura jest luźna i tu mam wywiercone następną. Po co ta dziura następna? Tu, czym bliżej, tym podnośnik jest słabszy, czym dalej jest mocniejszy. Mniejsze, no powiedzmy, mniejsze ciśnienie jest na tym, na podnośniku. Zrobiłem go tutaj. Przełożyłem. Podnosił, ale jeszcze na tych starych siłownikach jeszcze nie mógł do końca. Nie dawał rady. Założyłem grubsze siłowniki. W środku jest 50 uszczelniacz. Czy 50? Tak, 55, nie 50, równe chyba. 50 uszczelniacz, tłok. Tu jest 35 bolec, a może 37. I tu u góry są 35, na dole tak samo jest 35. Na dole jest 35 bolec. Przyspawany tutaj. Teraz świeżo tego zrobiłem. Tego miałem już na wiosnę zrobione. A tego teraz zrobiłem, tylko na jednym siłowniku jeździłem, ale miałem stracha, że tą oś w środku przegnie. I zrobiłem teraz dwa siłowniki, przed chwilą próbę zrobiłem, fajnie podnosi, teraz już nie buczy podnośnik. Ramiona, tu przejdę troszkę, ramiona mam wstawione od, wzmacniane. Od Ursusa 1634 są tu z tym wzmocnione. Bolec się wyciąga, tu śrubkę wykręca. Tu się śrubkę wykręca i ten bolec wyciągnąć można i wtedy ten. Tu jest wtedy bolec. Tutaj wystaje bolec szpień 30. Ja musiałem dorobić tu tuleje. Tu jest tuleje dorobione. Taka tulejka w tym już. I tak samo z drugiej strony tulejka dystansowa, nie, tulejka, żeby luz nie miał siłownik. Jeden mankament, tutaj te ramiona są o centymetr dłuższe, oś jest o centymetr krótsza. Tutaj w tej chwili mam założone podkładki z boku, żeby dokręcić tą podkładkę boczną. To tu mam podkładki pod spód, pod tą podkładkę. Żeby docisnęło w ramię, ale w przyszłości myślę założyć od 1634. One mają dłuższą oś o 2 cm, bo tu jest centymetr i z drugiej strony centymetr, czyli 2 cm dłuższa oś jest od 1634. Widocznie mają dłuższe frezy. Tu spływ, no tu standardowy spływ jest, tu do tego jest. Siłowniki to są dwustronne. Te siłowniki dwustronne. Co jeszcze?
Tak sobie ogółem traktor radzi z tym. Oponki trzeba sobie lepsze założyć. O, tutaj, tu jak rozpaję stronę, to trochę lepsza. Tamta jest stara chyba jak świat z tamtej strony. Bieżnik tu w miarę jakiś jest. Nie ma szału, ale jest. Sobie radzi z tym. Co jeszcze mam zrobione? Opony przednie nalane wody. Tu tak po felgę, tutaj patrzymy, tu tak powiedzmy tak, potąd jest woda. Tak jak nalałem wentyle do przodu, do góry, nalałem wody do pełna. I teraz już się trochę skończył mankament szóstki, że mi się podnosi. A tu ogółem taki z przodu zbieranina. Te tu są oryginalne, które w nim były. Na takiej ramie tu dołożone są od Zetora 8045. Tu mojego Zetora. Dołożone, bo tam jest duży obciążnik. To tutaj te tu założyłem. Tutaj są opony, no, nalane wodą. I teraz powiedzmy, że jeszcze by coś brakowało do obciążenia. Ale chyba będę zimą jeszcze robił obciążnik do niego. Na tuza. Prawdopodobnie będę robił tuz. Tak jak mam w 80. W naszej 80. W Zetorku 8045 turbo. Takiego tuza będę robił i możliwe, że ten sam obciążnik tu będzie zakładany, albo będę tutaj większy obciążnik zakładał. No dobrze. Co jeszcze byście chcieli wiedzieć? Piszcie. To będziemy dogrywać resztę. Ogółem to jeszcze może do talerzówki, do agregatu. Agregat talerzowy. Jak na razie myślę, zalety agregatu talerzowego. Nie trzeba się martwić, że się zapcha. Tam jakimiś resztkami pożniwnymi, czy czymś takim. Wszystko przerobi, przełknie. Jak to mówią, przerobi, poszemieli, przemiesza. Fajnie z tyłu pole wychodzi równe. Fajnie pole wychodzi. I minus, strasznie ciężkie. Wszystko wysunięte strasznie daleko do tyłu. I ciężkie. Jak na szóstkę. No, powiedzmy, do uciągu wszystko dobrze ma. To mu wystarcza. Ale do udźwigu na zwykłych siłownikach problem. Już ten, nawet w Zetorku, w Zetorze tym 80, tam no podnosi dobrze w miarę, ale to jest też tak na styku, bo nie miałem kiedyś tej szóstki. To 80 jechałem pierwszy rok siać tu z talerzówką i wałem Packera. Pierwszy rok, no pierwszy rok to był pierwszy ten, powiedzmy pierwszy wyjazd, bo jak dostałem agregat 80 siać. To była taka męczarnia, że szok. Ale się dało, było trzeba jakoś to zasiać. Packer się tak topił, jeszcze na tych piaskach takich. To było, Packer się topił, to było trzeba na podnośniku cały czas trzymać. Te tu z tyłu nie wyglądało tak ładnie, bo tu nie wyrównało. Ale się dało. Wtedy kupiłem ten łapkowy agregat. I wtedy to już nawet z tym Packerem to jeszcze było można robić. Był suchszy czas, to było ładnie siać, fajnie siało. Teraz jest taki mokrzejszy, no to troszkę gorzej jest, ale nie jest aż tak źle. Ale teraz jak założyłem na jesień ten rurowy wał, to po prostu bajka. Teraz jak się łapkowy nie zapcha,
Te wszystko tu już idzie zrobić. Na 10-15 cm agregat pompowy można wpuścić głęboko. Wszystko przejdzie. A talerzówkę teraz można też wpuścić głęboko. Ona może głęboko ruszać i bynajmniej wał się nie zatrzyma, to wszystko tu przejdzie przez wał i da radę. Co jeszcze? Aha, to wał pakier jest mniejszy średnicą. Wał pakier jest mniejszy średnicą i wał rurowy jest większy o 5 cm. Co się z tym wiązało? Tutaj te blachy były tarły o wał. Co dorobiłem? Oryginalne gniazdo jest tutaj. Oryginalne gniazdo do założenia silnika. Ja mam założone tutaj. Tu są haki założone od sztura. Haki zwykłe od. No która od łyżki, od wideł haki przyspawałem, troszeczkę obniżyłem, ale teraz widzę, że mogłem jeszcze bardziej obniżyć, bo siewnik trochę mi tu źle jeszcze jest, ale to tu nie jest tak źle, tylko muszę tam tą górne cięgło zrobić dłuższe tutaj, a go muszę przeciąć i zespawać, dłuższe zrobić, bo już mam na pograniczu wykręcone i jeszcze jakbym troszkę rozkręcił, to się rozpadnie. No i takie powiedzmy przeróbki moje, jak to z kuzynem mówimy, że nieważne jaki sprzęt, i tak po swojemu musimy zrobić. Tutaj pierwsze to był mój ten wpadka, wtyczka mi się spadła prosto tam we wał. Urwało kable. Nie ma. Ale trudno się mówi. Dobrze. To jeszcze nagramy, jak podnosi, jak jedziemy z Ursusem. No, odpalony zetor, a obroty na zero. Na małych obrotach jest. Ile tam? 500 obrotów, 600. I agregat idzie do góry bez problemu. Teraz końcówkę troszkę tak pomalej i zakończył. Już jest i odcięło. Już jest u góry. Teraz na dół. Jeszcze raz. I do góry. Zobaczcie, jak fajnie podnosi. Żeby woda nie była nalana w opony, to by przód do góry szedł. Opuszczę jeszcze raz. Troszkę zaraz. Koło 1000 obrotów. Koło 1000 obrotów. I podniesione. No, tak można. Zobaczymy, jak będziemy pracować. Wtedy jeszcze zobaczymy w czasie pracy, jak on pójdzie. Prawdopodobnie jutro będę siał jeszcze 6 hektarów żyta. U znajomego na usłudze będę siał. Także jutro sprawdzimy, jak to będzie robić. No dobrze, do zobaczenia.